Olek, no mamy sporo kontuzji w polskiej ekipie, bo najpierw był Kuba Wolny teraz, i potem Kamil Stoch, a podobno także tobie jakaś przygoda się przydarzyła po drodze tutaj do Engelbergu. No to akurat wracaliśmy z Zakopanego z treningu. No i to jest dla mnie nauczka, żeby zapinać pasy. Tak spałem z tyłu na fotelach i było hamowanie i spadłem z tych foteli na ziemię, uderzyłem rzepką w metalowy kant i troszkę mam taką opuchliznę na kolanie, no ale jakoś nie przeszkadzało mi to w skokach, fakt, ból odczuwałem, ale nie przeszkadzało mi to tak, żeby nie móc skakać, no. To jest dla mnie nauczka po prostu. Czyli nie zwalasz na to tutaj, że te złe skoki czy gorsze skoki były spowodowane jakimś bólem? Myślę, że nie ma to nic wspólnego. No, może troszkę, no ale jest to wyłącznie jakoś moja wina, bo nie skoczyłem tutaj ani jednego dobrego skoku. Szczerze mówiąc, to nie potrafiłem sobie tutaj w ogóle skoczyć. No, każdy skok był inny i po prostu nie umiałem wyczuć tego rozbiegu, tego najazdu i tego progu. No, to jest taka specyficzna skocznia, że strasznie szybko próg ucieka. I nie udało się zrobić sobie takiego prezentu na święta? No niestety nie. Prezent można jeszcze zrobić jeden na Mistrzostwach Polski, no ale to zobaczymy, jak będzie. No właśnie, a jakie są twoje cele na najbliższe tygodnie? Chcesz raczej potrenować, dalej startować w Pucharze Świata? Wolałbyś wrócić do kontynentalnego? Najbliższe plany to Mistrzostwa Polski dzień przed świętami. No, później się zobaczę. Oczywiście chciałbym dalej startować w Pucharze Świata, bo wiem, że stać mnie na dobre skakanie, na to, żeby regularnie punktować. No nie mówiąc, tutaj zaliczyłem porażkę, nie można na to zwracać uwagi i cały czas myśleć swoim tokiem myślenia i iść dalej do przodu i nie patrzeć wstecz, tylko nastawiać się na następne zawody i myśleć, że wiem, że mnie stać na to i będę próbował i dalej. To dzięki, powodzenia w następnych zawodach. Nie, dziękuję.